Spośród liczb następujących, no właśnie, która jest najmniejsza, a która jest największa. Więc w tym momencie pionowo wypiszmy nasze liczby. W tego typu zadaniach, przy porównywaniu tego typu liczb, należy zmienić wygląd naszej liczby. Zwykle doprowadza się do takich samych podstaw. Tutaj jeszcze z czwórki mógłbym zrobić dwójkę, pisząc 2 do drugiej poza nawiasem do 27, ale pozostałe podstawy 3 i 5 blokują nam tego typu myślenie. Więc w zadaniu wykorzystamy wzór na potęgowanie potęgi, czyli jeżeli mamy taki nawias, który oddziela dwie potęgi, to wiemy, że te dwie liczby zostaną wymnożone. I tutaj po krótkim namyśle zauważamy, że wszystkie wykładniki, te małe liczby, są podzielne przez 9. Więc poza nawiasem będzie dziewiątka. No i 45 podzielić na 9 to jest 5. Myślę, że widzisz, że tutaj jest mnożenie. 5 razy 9 to 45, zgodnie z tym wzorem. A w środku będzie dwójka. Tutaj również na zewnątrz musi być dziewiątka, tu jest to mnożenie, więc w środku musi być czwórka, 4 razy 9 to 36. Tutaj podobnie na zewnątrz musi być dziewiątka, ale w środku będzie trójka, ponieważ 9 razy 3 to jest 27. Podstawę przepisujemy, tutaj również dziewiątka musi być na zewnątrz, więc 9 razy 2 daje nam 18. I teraz w zasadzie potęgujemy liczby w nawiasie. 2 do 5 to jest 32 do 9. Tutaj 3 do 4 to jest 81 do 9. 4 do 3 to jest 64 do 9. Od razu muszę się przyznać, że niektóre potęgi pamiętam, więc na przykład 4 do 3 to nie liczę, tylko z pamięci mówię. Tutaj wiadomo, dziewiątkę przepisuję, a 5 do drugiej to jest 25. I widzimy, już mamy takie same wykładniki, więc możemy porównać podstawy. Która podstawa jest największa? Widzimy tutaj, więc ta liczba jest największa, czyli maksymalna. Tutaj podstawa jest najmniejsza, więc liczba będzie najmniejsza, czyli minimalna. Teraz wystarczy tylko odpowiedzieć na pytania. 5 do 18 to jest najmniejsza liczba. Możemy napisać tak. 3 do 36 widzimy, to jest największa. Zgadzamy się z powyższym zdaniem. 4 do 27 jest to liczba gdzieś tam w środku w tym ciągu, więc ona nie jest największa. Piszemy odpowiedź nie.